Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 6 odcinku Gry Mafia 2. Wypieprzemy z tej restauracji. Wczoraj był godzinny odcinek z Lola, tak? Nie przesłyszeliście się? Godzinny. Myślę, że wam się spodobał. No, mimo wszystko, że przegraliśmy, że takie miałem staty, a nie inne. Oczywiście Kamileksowi się lepiej powodziło, ale po prostu on już, jakby to powiedzieć, lepiej zaczyna obywać się z każdą postacią, a ja mam nadal jeszcze jakieś takie braki, ale mnie to w tym nie przeszkadza, więc cóż, trzeba dalej grać w Lola, żeby się nauczyć. Wsiadamy do pojazdu i jedziemy. Chwileczkę, ja bym sobie to lekko przyciszył, bo mam za głośno, tak przynajmniej mi się wydaje. I stoperek sobie znowu muszę nastawić. Widzicie, jaką mam pamięć? Wow. Nie patrzyłem się w ekran, więc musiałem szybko nastawić, ale mam refleks. Dobra. Nalajcie, jedziemy. Bez po prostu zbędnych bzdur i pitolenia. I jedziemy na misję. Jutro nie wiem, co wrzucić. Zobaczymy. Może coś innego, bo ktoś mi podrzucił pomysł, żebym nagrał vloga jak pokazuje komputer. Chodzi o to, jaki on jest, co ma w sobie. Po prostu takie jakby, nie wiem, miałbym go wam zreferować. To trochę to takie dziwne, referować wam komputer mój, ale zastanowię, przemyślę jeszcze tą propozycję. Wow. Poświęciłem swój pojazd, żeby tamten pojazd nie dostał, więc tamten miał farta. Ja oczywiście musiałem poświęcić go. Dobra, jedziemy 300 na godzinę. Tradycyjnie robimy już wypadki. A wypadki chodzą po ludziach. O, przód już tak zajebiście zryty, że nie do opisania. Drifta robimy, drifta! O, Facio przeżył. Myślałem, że w niego zarysuję. Jego maska będzie zarysowana, ale przeżył. O, nie odstawaj tak, klapko, od maski. Dobra, sobie teraz wjedziemy tutaj. Army Navy, super. Już jest niebezpiecznie. Okej, okay, wysiadka. Dalej mam wrażenie, że jest za głośno, ale nie przejmuje mnie to. Czekajcie. Nie, dobra. Wydawało mi się. Dzwonimy do drzwi i zobaczymy, co dalej. Who's there? Henry Tomasino sent me to pick up the stuff you ordered. Come on in. Dobra. No to już chyba wiem, gdzie mniej więcej jestem, bo wczoraj gdzieś to oglądałem mojego znajomego, gdzie już na jakim etapie jest. Dlatego już wiem mniej więcej gdzie. You're the guy Henry was telling me about, huh? Yeah. You got his merchandise. Yeah, well, here it is. MG42, made in Germany. Będzie jazda. Hitler's buzzsaw, we call them. She's a beauty. 25 pounds. 7.92 caliber. 1,200 rounds per minute. Fastest in the world. 250 round belt, 3/4 mile effective range and extremely reliable. Zajebisty broń, chciałem powiedzieć pojazd. Unless it's in a fucking tank. Sayonara, baby. Pirat z ciebie taki. Przypominasz mi takiego pirata. No, thanks. I'm familiar with him. I was in the service too. No shit! Wait, are you kidding me? Where were you? What was it, Normandy, huh? No, Africa? A, coś ci nie pasi już. Let me guess. Operation Husky. Yeah? What unit were you in? 504th Parachute. No shit, you were a paratrooper? That was kind of hairy, I heard. Yeah, well, it wasn't no picnic. To też było. I got hit, so they sent me home. Yeah, any medals? Yeah, Purple Heart and a DSC. Whoa, wait, you got a cross? Let me tell you, they don't give those babies out for nothing. I was in Normandy, we hit Utah Beach. Yeah, that wasn't no picnic, neither. Aż bym sobie w Battlefield 4 crawling over the fence on the way back, fucking tree branch. Ale niestety mój komp nie ma takich oczekiwań, żeby mi odpaliło taką grę. Guy, I really gotta get going. Właśnie. Trzeba grać, żeby lecieć. Hey, Vito.
Hey, good to meet you, Vito. Real good. If you ever need some hardware, you know where to find me. A wiesz, trochę hasioku mam. There you go. To wydam. She's a big girl. Czemu by nie? Good luck. Hey, thanks. Nice to meet you, Harry. Mm-hmm. Guns in the Dobra. Crate. And Aha. there's a couple thousand Nic rounds in the van out in the yard. Teraz Take trzeba tą it. Oto broń włożyć w częściach, chyba w częściach, do furgonetki. Co tam trąbicie? Ja tu nagrywam. Potrzebuję ciszy. No jak chcecie trąbić, to tam trąbcie, wrzeszcie. Co nie, Wituś? Lol. To dziwnie zabrzmiało. Ale dobra. Bez szczegółów. A tamten dalej odgrzebuje, nie wiem co, szuka węgla chyba. Szczęścia. Dobra, ładuj to tam. Ładuj to tam. Dobrze. Kurde, 11 kilosów to rzeczywiście takie ciężkie. Chwileczkę. It's me, Vito. Dobra, kupię sobie trochę broni. Bo jeżeli ma być jakaś kurczę niezła wojaczka. So what do you need, Vito? O, magnum. Strzelba. O, strzelbę bym sobie rypnął. No, to kupuję strzelbę. Dobrze. Dobra, ammo. Ammo. Dobra, kupujemy tyle ammo, ile kurde. Aha, już mam full ammo. No i magnuma też sobie zakupię. Amunicji już mamy. A, można kupować. To kupuję tyle, ile się da. No i dobra. Wychodzimy. A, tu nie mogę używać broni. Chwileczkę, tu można chyba wyjść. O kurde, jaki tu jest skład broni. Lule, dobra, idziemy stąd. Popaczałem, ale misja czeka. No proszę, jest. Jest nasza pump shot. Czekaj, może przetestujemy. Ale nie, za głośny to jest. To by zwróciło uwagę i nasz kochany też magnum. Dobra. Mamy tutaj aż 4 bronie w składzie. Rewolwerek, zwykły pistol, magnum i strzelba. Zajebiście. Wybór naprawdę wielki. Dobra, jedziemy naszą suczką. Suczka do nogi. I do gazu. No, koleś! O mało bym cię nie zabił. Czyś ty jest nienormalny, menelu zasrany. Patrz jak kurde chodzisz. Aha, chyba popełniłem jakiś błąd. Bo to mi wskazuje coś innego. Hych. No właśnie, ja tu miałem wsiąść. Jaka lipa. No tak. Dobra, jedziemy! O, dobra. Jedziemy. Według wskazówek GPS-a. Tylko trzeba ogarnąć tą furgonetkę, bo tam mamy 11 kilosów potężnej broni. Dlatego nie chciałbym, żeby coś się spierdzieliło za moją uwagą. Dobra. To co, jutro chyba też nagram coś z mafii. Jutro będą 2 filmy, bo kurczę, dzień wolny. To spokojnie 2 materiały. Tylko nie wiem jeszcze z czego. No i widzicie. I taka jest moja jazda. 5 minut i już kurde coś rozdupię. W tym wypadku tył ucierpiał. O, mamy nasze kochane rondo. Kurde, chciałem powiedzieć rondo, ale ja jestem durny przejazd, ale oczywiście jadę po swojemu. Jedziemy 200 na godzinę. Zaraz coś wpierdolę. No i kurde, będzie pięknie, no. No i po samochodzie będzie. Ale wolę szybko dać gaz do dechu i szybciej dojechać, niż jechać 30 na godzinę. I pół godziny zajeżdżać tam. Nie. Nie ma takiej opcji. Może lepiej zwolnimy, bo jeszcze... No przecież jechałem! Jaka ty jesteś klino durna? Jechałem sobie spokojnie. 50 na godzinę. Dobra, teraz trzeba im spierdylać. Teraz to trzeba jechać 200 na godzinę. No kiedy trzeba, jadę wolno, to kurde już. Kliny się na mnie ustawiają.
biorą. No, no nie, no... Co, nitro mają wbudowane w tym pojeździe? Że tak doganiają mnie ciule. Czekajcie, ja zrobię taki manewr, że normalnie im szczena opadnie. Czekajcie. Ja tak się z nimi nie będę bawić! Kurczę, jazda! Oh fuck shit! Dobra, pogorszyłem swoją sytuację. I ja to mogę jeszcze doprowadzić do failu. Co bardzo bym tego nie chciał. Ale jeżeli nie będzie wyboru, to tak się stanie. Kuźwy, nie strzelać! Boże, nie! O, dobra, chociaż jest cutscenka, ale masakrycznie było. Misery Lane 233. 2 godziny później. Pobudka, gruby śpiochu! Już! Ja się zamknę na chwilę. Właśnie. Coś mam, rocze. Te swoje sprawy. Ale ma zarys. Znaczy zarys, bliznę. Sicily. Musiał oberwać porządnie. What brought you to the States? Mussolini. Jaki Mussolini? Kurwa, historia. Boże. Yeah. My father was a man of honor. Twój. Things got pretty bad for us after Mussolini came into power. My old man. A wiem, który Mussolini. Benito, tak, Benito. He sent me to America. A historia lubi się powtarzać. Ale ten Mussolini? Ten, który z Hitlerem współpracował? Ten Mussolini? Bo ja nie wiem. Jest dużo chyba Mussolinich. Może pomyliłem go. So what happened to your father? Historycznie. He said he was too old to make the trip. Ciulem. Mussolini had him arrested and they died in jail. A to pewnie nie ten Mussolini, wydawało mi się. They won't even turn his body over for a proper burial. That's rough. O, obudził się, śpią. They're coming. Those black cars. O, już czuję. Wartka akcja. Vito, aim for the fat bastard. We gotta nail him before no, we get to the bag. Get ready. Co ja powiedziałem? Right. Grubego. Oh yeah. Showtime. They got guns up there in that window. No pierdolet! Dobre, dobre. Tak jest. Tak jest. Ten pojazd też ma zginąć. Co? Jeszcze ktoś przeżył? Chwileczkę, wolę wziąć sobie rewolwera. Tak z... A, pompa też się przyda. Idziemy, idziemy. Ty. Kurde, już miałem swojego postrzelić. Jakim byłbym inteligentem. O kurde, jaki to ma pocisk. Shit the fucka. Czekaj. No chodź, kozaku, czekaj. Może lepiej teraz rewolwer. Znaczy magnum. Move it, Vito. We can't let that fat bastard get away. Chwileczkę, przeładuję mojego bombę. Mojego bombę, kurde. Ale mój polski jest naprawdę. Dobra. No czekaj, zamknij, ja chcę je wykopać. O tak. Tak to miało się odegrać. Dobre. O kurde. Dzięki, żeś mnie osłonił, bo miałbym przesranę. No, wychodź, kozaku. O tak, ja byłem pierwszy. No, pompa jest na pompie. Tak jest. No, który jeszcze? Nie, zajebista strzela. Przyładuj sobie lepiej, Vito. Vitosławie. Tak, już sobie postrzelałeś. Czekajcie, bo muszę tu podejść. Ja pierdzielę, zginął! O shit. Ale co ja mam zrobić? Chwileczkę, chyba muszę go dobić. No nic w sumie. No, co coś tu muszę zrobić, bo no nie bez powodu mnie tutaj. O Boże. Jaka tu masakra się stała. Dobra,
A może trzeba na górę iść? Chwileczkę, biorę pompę. Lepiej wziąć pompę. No właśnie. Ale dostał. Ale urwał. Ciul. Ciul wam na imię. Nie! Nie! A, reanimacja. Ciul. Boże. Co? Jeszcze wszystko mam od nowa to robić. Gincie, frajerzy. Boże, nie. Ja mam to wszystko powtarzać. No wy chyba se jaja robicie. Dobra. Sami tego chcieliście. O, proszę. Prowizorycznie i szybko. Padł. Kurde, kierunki mi się popierdły. O, ale dostał. Nie dość, że to strzelba, to jeszcze daleko dystansowa. Dobrze ci tak. Dobra, zbieraj amosy, zbieraj. Ach, już czuję tam epickość. This is Sparta, szmak! Dobrze. Jep. No ten grubas to musi być naprawdę jakiś super ultra wytrzymały. Skoro przeżył taki wypadek. Kurde, już miałem w ciebie strzelać. Dobrze. A, to jest niewinny. Kurwa. Co jest u licha? Nie podoba mi się to. No to żeś się pomylił. Kurde, w nogi mu. Dobrze, pięknie. Pięknie, Wituś. Ty, ktoś tu jeszcze żyje. Chwileczkę, a to na górze. Żeby mi się nie popieprzyło. Dobra, trzymaj gardę. Trzymaj, chłopie, gardę. Jak mogłeś mi zbudować? Fuck. Wycofaj się, fallback. Really? Dobra, do 3 razy sztuka i nie będziemy przesadzać. O Boże. Dobra, ja wiem, co mam robić. Teraz to już nie ma zlituj. Dobrze, dostał. Dobra. Jeszcze z... Ty lamo, jak mógłbyś zbudować takie coś? Wstydziłbyś się. Dobra, wykop te drzwi. No po co pod ogień podchodzisz? Jak ty jesteś nienormalny. No patrz, dostał mimo wszystko. Dostał i przeżył. Dobra. Swoje tu zrobimy. Jaki ciul. Dobrze. Jeszcze jeden strzał. Przeładuj sobie lepiej, Wituś. Żebyś mi nie cierpiał. Dobre, Vito! Dobre! Już robisz postępy. Dobrze! Może lepiej się tu skryj. O, dobrze. Teraz zrobisz postęp. Dobre! Trzeba tu naprawdę narobić hałasu. Ty strzelcu! Żeby ci się tam nie popieprzyło w główce. Ty już nie żyjesz. Główka ci eksplodowała. Fuck. Nie wyjdziecie z tego cało. No wyjdź. Tylko sukinsynu wyjdź. O, headshot. Dobra, trochę ammo mi się zmarnowało. Ale nadrobię to. Dobra. Windy używamy. Teraz nie zawal tego, Vito, bo ci tego nie daruję. A misja chyba prościutka, tylko trzeba to ogarnąć. Dobra. Trzeba trzymać gardę. O, ten ma kałasza. Jaki chuj. Dobra. Bez wykrętów. Bez wykrętów. Man,
Dobra, idziemy tutaj, idziemy z tej strony. A surprise, motherfucker! O, dwóch w jednym, dobrze. Double kill. Znaczy, właściwie to multiple kill. Ale wolę mówić double. Czekaj, co to? Co to? O, Thompsona mogę podnieść. O, mamy kałasza. Zajebiście. Super sprawa. Pój ci na imię. Dobra. Spokojnie, odczekaj chwilę. Wymierz cel. Czekaj. Rozsądnie to z paniczu. A! Pięknie. Prosto w gardełko. Zbierz ammosa. Nie, już jest nieźle. No grubciu, co panikujemy? Płakusiami, wżryj to! Zestrzel go! Don Clemente sends his regards. Oh. Wybaczcie, jakiś facet mi truje dupę, czy płacimy za telewizję? Co to za... To jest kurde idiotyczne. Dobra, wracamy do cutscenki. Ciul postrzelił mu w nogę. No jaki frajer. Zabij go jeszcze. A! Jak dostał! Smacznie, nie? Jaka ta grubiańska mina. Jak paćkany. Grubciu. No, już nie reaguje. O, dobrze. Jeszcze go dobiłeś. Ładnie. Get me to El Greco. The fucking painter? A, no, jest taki malarz. Był właśnie. El Greco. The Greek guy lives up in Highbrook. No wiem, spalę się tym jak idiota, ale... To przynajmniej wiem. Ale kałasza mam. Grubas zdechł. Wszystko zajebiście. Stąd trzeba teraz tylko pójść. Pewnie jeszcze przyjdzie paru ciuli, których trzeba będzie wybić. Sorki. Odbiło mi się tak ładnie. Dobra, idziemy. Hey, careful. It's fucking hurts. No. Please. Well, you don't want to die. Hey, you're right. I don't need to get pissy. I'm the one bleeding the dead here. Kurwa, jakie trzęsienie ziemi. Co, koniec świata, apokalipsa? Co jest do cholery? Dobra, może lepiej spieszać stąd. No nie. A ja chcę stąd windą uciec. Zrozumiano? Nie. Teraz to chyba se jaja robicie. Dobra. Chodźcie. Come on. Zapraszam. Come on, lady. Dobra. Spokojnie. Tak, bo ci się uda. Bo ci się uda. Czekajcie, gdzie ja mam to dalej iść? Aha, teraz tutaj. Dobra. Kurde, co tu się dzieje u licha? Dobra, chodź. Cały czas schodzimy. Czekajcie, tam nie, bo tam bym się spalił. Kurde. Shit, wszystko się zaczyna coraz bardziej palić. Wszystko się wali. Totalnie się wali. Dobrze, jest. Udało się. God damn it. Przeżyję. W końcu to jest businessman. Da radę. Tylko nóżka. No nie, jeszcze gliny. Ty chyba se naprawdę jaja jakieś robisz. Dobra, jedziemy do El Greco. A, teraz taką fajną drogą jedziemy. Pięknie. Ciulo! Gliniarska ciulo! Ty, idioto. Nie umie jeździć, to jeszcze rozbija czyjś pojazd. Jedź 300 na godzinę i nie słuchaj. Jedź 300 na godzinę. Nie zwracaj na nich uwagi. Jedź 300 na godzinę.
Dobra, pięknie, pięknie. Już im uciekłeś. To znaczy, że już nie jesteś aż taki poszukiwany. Dobra. No powiem wam, misja mi się podobała. W końcu była ta akcja, którą tak długo oczekiwałem w tej mafii. No i myślę, że więcej takich akcji będzie. I uważam, że mafia mi się dalej podoba, mimo waszych negatywnych ocen. Bo to jest tylko wasza opinia. Wow! Ale go dupłem. Na szczęście ja na tym nie ucierpiałem, ale pojazd się wykrzywił. I to dość porządnie. Trochę mamy jeszcze drogi. Dojedziemy tam, zakończymy odcinek. I będzie gitos. I czekamy na następne odcinki z mafii, które nagram. Być może zrobię vloga, zobaczymy wszystko w swoim czasie. Póki co dojedziemy do tego celu. Podniesiemy naszego prawie martwego. Aha, to jeszcze mamy w czasie dojechać. No patrzcie, ja nawet nie zauważyłem. Nawet nie zwróciłem uwagi, że mam jeszcze na czas dojechać. Dobra, zwolnij trochę, żeby to nie wyglądało, że jadę 500 na godzinę i potem się dziwię, że jest zakręt i się nie za... Aha, jeszcze mamy gniarzy na głowie. Takie buty jeszcze są. Dobra, myślę, że to przeżyjesz. Masz jeszcze połowę czasu, mniej niż połowę, ale jeszcze masz w dalszym ciągu dużo czasu. Dlatego spokojnie, spokojnie, uciekaj. Dobra, prawie zginąłby. Kurde, uciekaj im. Czy to takie trudne im nawiać? Jeśli to zawalisz, to normalnie cię zatłukę, Vito. A już to nagrywam z 20 parę minut. Dlatego wiesz, nie chcę tego ciąć, poprawiać. Nie, no to jest zbędne. Dobra, dojedziemy. O, już niedaleko. Więc nasz Henry przeżyje. O ile gliny. Dobra, 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 gliny. Dajcie nam spokój. O nie! Na miejscu, na miejscu. Drn, drn. Otwierać. A ty za taki? No, I'm the fucking painter. Ja jestem kurwa. Dobrego teksta, Baldo. Mówiłem, że Greco był tam malarzem. Które się potrę. Chyba baroku. Nie wiem, nie pamiętam. Dobra, dobra. Oh yeah, odwiedź siostrę. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie 6 odcinka z Mafia 2. Mamy pompę, mamy kałasza, 5 już broni. Ogólnie mi się podobało, jeżeli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I czekajcie na następne materiały, jakie będą w najbliższym czasie. Trzymajcie się, na razie.